Dobry dzień, same dobre informacje. Chciałbym przedstawić naszych gości. Są z nami, jest z nami prezes firmy Vita Sport. Od dzisiaj sponsora technicznego. Vita Sport jest oficjalnym dystrybutorem marki Lotto, pana Artura Biernackiego, oraz odpowiedzialnego za marketing w firmie Vita Sport, pana Łukasza Strachotę. Jak również trenera. Jutro zaczynamy przygotowania do jakże ważnego sezonu dla nas wszystkich, przede wszystkim dla kibiców Wigier Suwałki, bo wiadomo, już zapomnieliśmy o tym, co było, myślimy o tym, co będzie i mamy swoje cele, swoje plany i będziemy chcieli je realizować, także myślę, że trener też powie parę ciekawych słów. Chciałbym oddać głos najpierw tutaj naszym gościom z firmy Vita Sport, które będzie przez najbliższe 3 lata co najmniej, a może dłużej, współpracował z suwalskim klubem Wigle. Dzień dobry, nazywam się Artur Bianacki, jestem prezesem firmy Vita Sport. Firma obecna jest na rynku piłkarskim od 22 lat. Od 2020 roku, od stycznia tego roku jesteśmy generalnym przedstawicielem marki Lotto na Polskę. Jest to włoska marka piłkarska, obecna na rynku światowym od ponad 50 lat. Liczymy, że w strojach marki Lotto Wigry Suwałki wrócą do pierwszej ligi i uda nam się podnieść też poziom jakby sportowy w tych strojach. Więcej na ten temat może pan Łukasz Strachota powie, szef działu marketingu. Tak jak tutaj prezes przedstawił, przez najbliższe 3 lata Wigry będą występowały w strojach marki Lotto, tej kultowej marki włoskiej, więc na pewno to też doda prestiżu. Po raz pierwszy przygotujemy dla klubu koszulkę dedykowaną, czyli taką koszulkę specjalną. Nikt w takiej koszulce nie będzie grał. Wigry będą tą koszulkę miały na wyłączność, więc tutaj już po stronie klubu będzie zależało, jak ta koszulka będzie wyglądała. Na pewno będzie się jak najbardziej odnosiła do historii i do barw klubu, bo to z tym kibice się najbardziej wiążą, najbardziej to ich interesuje. Jeśli chodzi o naszą współpracę, to nasze hasło naszej firmy brzmi z pasji do futbolu i od razu po wejściu do tego klubu i spotkaniu z panem prezesem, z osobami pracującymi tutaj w klubie, no wiedzieliśmy, że ta pasja w nich drzemie, więc to jest odpowiednie miejsce dla Vita Sport, dla Lotto, więc to jest idealne. No, wydaje nam się, że albo jesteśmy przekonani, że ta współpraca będzie przebiegała bardzo optymistycznie. Czy musicie poczekać troszkę na te efekty, ale na pewno jest na co czekać. Koszulka będzie wyglądała ciekawie. Przepraszam, tak żeby uzupełnić, moglibyście panowie wymienić zalety tego sprzętu Lotto i na przykład jakie znane kluby korzystają z tego sprzętu? To występuje. No tak, właśnie. Ta marka Lotto powraca tu na nasz rynek. Na pewno panowie pamiętacie wielkie sukcesy AC Milanu w tej marce Lotto. Kiedyś w Polsce w koszulkach Lotto występował Widzew Łódź, Ruch Chorzów, Stomil Olsztyn, tak. Ale w tej chwili dopiero wchodzimy, tak? To marka Lotto powraca. Od 1 stycznia zrobiliśmy wielki powrót podczas turnieju Amber Cup marki Lotto, który był transmitowany w telewizji TVP. No, jeśli chodzi o obecne kluby, to troszkę to jest tak, chyba Sturm gra w Austrii, z takich większych kapel, no i Wenecja, nie wiem, można troszkę o tej klubie teraz więcej słychać, bo przyszedł tam najlepszy napastnik polskiej ekstraklasy, Gytkier, a to klub tego Berlusconiego. Więc troszkę można tą markę, będzie coraz bardziej widoczna, to klub Beniaminek Serie B, ale pewnie też niebawem, jeśli taka osoba stoi za klubem, więc niebawem pewnie będzie tam też w Serie A. A taką piłkarzem, który w Polsce najbardziej kojarzony jest z marką Lotto, jest na pewno Tiago Cionek, bo on już od wielu lat gra w butach Lotto, więc reprezentant kraju na pewno wszyscy państwo go kojarzycie. Włosi postawili przede wszystkim na bardzo dobrą odprowadzalność wilgoci ze skóry, żeby te koszulki były jak najlżejsze.
to będą koszulki sublimowane, czyli to nie będą takie koszulki, na które są nakładane reklamy, tylko to koszulka będzie w pełni zadrukowana, czyli te koszulki będą lżejsze, tak? Bo większość tych koszulek, jeśli kluby mają koszulki katalogowe, to na te koszulki nadrukowane są reklamy. Tu te reklamy będą nakładane bezpośrednio na materiał, więc ta koszulka będzie dużo lżejsza, na pewno łatwiej się będzie biegało, rywalizowało na boiskach. A czy może Pan nam zagwarantować, że ten sprzęt pomoże nam w powrocie do pierwszej ligi? Nie mamy takich obaw. Chcielibyśmy. My wierzymy, że na pewno powrócimy razem do pierwszej ligi, więc jesteśmy tego pewni. Nie było tej marki jakby 15 lat w Polsce, ale wierzymy w jej jakość i strategia też firmy była taka, nie inna, że nie chcieli się po prostu prześcigać z innymi markami konkurencyjnymi, ale czas nastał na to, żeby jakby odbudować tą markę. Ta marka w latach 90. nawet przez jakiś czas reprezentowała, sponsorowała reprezentację Polski, nawet reprezentacja Polski w krótkim okresie grała. Ale liczymy, że z takim klubem, jakim jest dużym klubem i takim mocno tu na terenie usportowionym Wigry Suwałki, damy radę awansować przynajmniej do pierwszej ligi, jak nie wyżej. Po raz pierwszy w historii naszego klubu, Suwalski Wigier, będziemy mieli koszulkę dedykowaną specjalnie pod klub i dlatego już w tym tygodniu ogłosimy. Też po raz pierwszy wychodzimy z taką inicjatywą. W tym tygodniu ogłosimy konkurs na projekt takiej koszulki. Chcemy dać szansę zdolnym osobom, być może tutaj nawet z naszego miasta, z naszego regionu, którzy i wybierzemy, komisja wybierze najlepszy projekt. Osoba, która wygra, zostanie, myślę, że fajnie, dobrze wynagrodzona za wygranie tego konkursu. Dodatkowo otrzyma koszulkę numer 1. Także gdzieś tam może się zapisać w historii naszego klubu. Zależy nam, żeby na tej koszulce pojawiły się jakieś takie symbole związane z naszym miastem, z naszym klubem. No zobaczymy, co w trakcie tego konkursu, co nam będzie wychodziło i jak ta koszulka będzie wyglądała. Wiadomo, że barwy zostają, były, są i będą takie same i będziemy czekali na ciekawy projekt, żeby ta koszulka była ciekawa, a jednocześnie gdzieś tam odnosiła się do historii naszego klubu, jak również naszego miasta. Kiedyś reprezentacja polskich husarii chyba miała w taką stronę? Właśnie nie wiem, Kamedułowie, ja Kameduli, ja nie chcę powiedzieć, no natomiast gdzieś tam w tym konkursie będzie opisane, jakby będzie szeroko opisane, o co nam chodzi, tak, i zobaczymy, jakie będą nadchodziły prace. Mam jakby doświadczenie ze swojej działalności biznesowej. Jedno takie logo zostało właśnie w taki sposób, wybrane i funkcjonuje cały czas od kilku lat i ma się dobrze. I jestem przekonany, że ta nowa koszulka Wigier będzie atrakcyjna, a przede wszystkim na pewno oryginalna. No mówiłem, że mamy dobry dzień, dobre informacje, bo zaczęliśmy tutaj od przedstawienia sponsora technicznego. Dzisiaj również zapadły ostateczne decyzje, że 14 sezon z Wigrami na koszulkach w jednym z głównych miejsc będzie firma Stolar. Dla nas jest to ważna informacja, bo szanujemy wkład, jaki ma firma Stolar. Pierwszą umowę podpisywaliśmy jeszcze wspólnie z Tomkiem Godleskim i mamy ogromny szacunek do tej firmy, do tego człowieka i cieszymy się bardzo, że następny sezon Stolar zostaje z nami, ale pozostali sponsorzy będą nowi, bo pojawiają się nowi w najbliższych dniach, bo tu finalizujemy umowy, w najbliższych dniach będziemy informowali o jeszcze nowych sponsorach, którzy będą mieli swoje logo na strojach Wigier Suwałki. Wiemy, kto zagra w tych nowych koszulkach? Jutro pierwszy trening, to rozumiem, że kadra już dopięta. No to może oddamy głos trenerowi najlepiej, natomiast myślę, że mamy pierwszy sezon od dawien dawna, gdzie nie ma dużego przemeblowania. Cieszymy się, że udało nam się
zdecydowaną większość tych zawodników, na których nam zależało zatrzymać tutaj w Suwałkach. Dodatkowo właśnie przed chwilą też sfinalizowaliśmy powrót dobrze znanego w Suwałkach, lubianego bramkarza Hirek Zoch. Hirek Zoch wraca po krótkim okresie do Wigier Suwałki, a pracujemy jeszcze nad dwoma, trzema transferami i na tym chcemy jakby zamknąć, ale myślę, że więcej powie nam trener. Witam Państwa, jutro zaczynamy przygotowania. Tak jak prezes już powiedział, dla nas priorytetem było zostanie większości tych zawodników, którzy w czerwcu i lipcu sporo grali. Wiemy też, że ten okres jest bardzo specyficzny, krótki, praktycznie mamy tydzień i będziemy wyjeżdżać na mecz pucharowy ze Ślęzą do Wrocławia. I też ci zawodnicy, którzy byli w tym rytmie meczowym, oni nie stracili na pewno zbyt dużo, jeśli chodzi o swoje przygotowanie. Dlatego tylko będzie wdrożenie modelu gry. Tak naprawdę praktycznie wszyscy zawodnicy, których chcieliśmy zostawić, zdecydowali się z nami zostać. No i 3-4 transfery. Od początku tak toczyły się takie rozmowy, żebyśmy nie ściągali więcej niż 3-4 nowych zawodników. Chcemy, żeby była ta szatnia delikatnie tylko odświeżona. Natomiast no mamy też szansę rehabilitacji dla tych zawodników, którzy w końcówce sezonu Wigry reprezentowali. Mamy transfer już Hirka, który jest już załatwiony. Na pewno jeszcze dojdzie jedna osoba, która też już jest bardzo blisko podpisu kontraktu. Tam już zostaje tylko kwestie formalne, jeśli chodzi o badania medyczne. No i też dwóch zawodników, których tutaj wspólnie oglądaliśmy ze sztabem, złożyliśmy oferty. Natomiast czekamy też na to, jak oni się do tego odniosą. I 4 nowych zawodników uważam, że to będzie wystarczające, żeby dać trochę świeżej krwi. Plus większość z tych zawodników, którzy grali w czerwcu i lipcu, po to, żeby też utrzymać, można powiedzieć, taki pewien trzon, kręgosłup tego zespołu. A czy do Wigier wraca z wypożyczenia Adrian Piekarski? Tak. Od 1 sierpnia jest zawodnikiem Wigier. Jutro uczestniczy w pierwszym treningu, tak samo jak Bartek Górzewski, który również wraca, i Furst rozpoczynają przygotowania w Wigrach. Znamy kompletny skład ligi, 19 zespołów w tej stawce. Wiem, że za wcześnie, ale panie trenerze, o co tam można powalczyć? Takich znanych marek w tym sezonie nie będzie, no GKS Katowice właściwie. No na pewno GKS Katowice, wiadomo, jest Stal Rzeszów, Spadkowicze z pierwszej ligi, czy Bieniaminek, tak jak jest Motor Lublin, to na pewno są zespoły, po których można się spodziewać, że będą w tych górnych rejonach tabeli. No bo wiadomo, że te Chojniczanka czy Olimpia Grudziądz też nie słychać, żeby aż tylu zawodników stamtąd odeszło, a mimo wszystko to ogranie na poziomie pierwszoligowym jest też wartością dodaną po spadku. Jeżeli w zespole nie dochodzi do tąpnięcia, to te zespoły powinny w miarę dobrze wyglądać. Wiemy z historii, że jeżeli są duże rotacje w składach po spadku, to wtedy jest źle. Głęboko wierzycie, że nic nie zakłóci ani przygotowania, ani rozgrywek, bo teraz w takim czasie żyjemy, że te informacje codziennie pojawiają się? Raczej nie chcemy mówić o zakłóceniach, tylko jak trzeba zrobić jakieś korekty, to po prostu są to zmiany, jest jakieś wyzwanie i idziemy do przodu. Od początku staramy się pozytywnie nastawiać. Mieliśmy już pewne takie wyzwanie związane z meczem pucharowym, bo musieliśmy wprowadzić korekty, jeśli chodzi o mecze sparingowe. Natomiast nie jest to dla nas problem. Po prostu wcześniej zagramy mecz pucharowy, później zagramy mecz sparingowy. Z jednego sparingu zrezygnujemy, zrobimy to w formie gry wewnętrznej. Także uważam, że nawet jeżeli coś się po drodze wydarzy, to po prostu będzie to dla nas wyzwanie i na ten moment nie ma co sobie gdzieś tam tym zaprzątać głowy. To tak dokładnie, z kim te sparingi? Ze Stomilem, natomiast nie jest on jeszcze potwierdzony, jeśli chodzi o datę, bo Stomil też czeka na termin meczu pucharowego. Nam ten mecz pucharowy przesunięto na termin wcześniejszy, więc no czekamy. Jak Stomil pozna datę, to zagramy ze Stomilem i można powiedzieć, że to jest taki sparing na 90%. Tak jestem umówiony z trenerem. No i będzie sparing z Pogonią Siedlce tydzień przed ligą. Puchar to bardzo sparing, czy gramy o jak najwyższe cele w tych rozgrywkach? Wychodzi pierwszy skład. Zawodnicy, którzy uważają, że w tym momencie
mogą dać nam najlepsze wyniki. Gdyby to był pierwszy, gdyby to była pierwsza kolejka ligowa, to wyszlibyśmy tak samo tym składem na ten mecz. A czy to już będą ich wzmocnienia, które tam opisujecie, że będą w tym składzie pucharowym? Nowi zawodnicy. Na ten moment nie chciałbym zdradzać, natomiast chcę się oprzeć na zawodnikach, którzy grali w poprzednim sezonie. Mamy tydzień przygotowań. Jeżeli któryś z nowych zawodników będzie przerastał poziomem zawodników, którzy grali w tych ostatnich spotkaniach ligowych, no to na pewno w tym składzie się znajdzie. Jeżeli ci zawodnicy, którzy przyjdą nowi, nie będą jeszcze na tyle gdzieś tam i w przygotowaniach, i zaznajomieni z zespołem, no to po prostu wtedy albo wyjdą z ławki, albo dołączą do tego składu w trochę późniejszym terminie. Sztab szkoleniowy wokół siebie pan ma już? Tak, mam. Cały? Tak, tak. Taka osoba nowa w sztabie to trener, asystent Waldemar Warchoł. W sztabie dalej pomagać mi będzie drugi trener Donatas Węcewicius. Trenerem bramkarzy zostaje Karol Salik. No i trener Adam Pomian, który odpowiada za przygotowanie motoryczne, będzie miał rozszerzony zakres obowiązków. Będzie również pomagał w drugim zespole przy juniorach starszych. I będzie miał trochę mniej obowiązków związanych z pierwszym zespołem. Ten drugi zespół wcześniej zaczyna, bo już lada moment. Tak, drugi zespół zaczyna lada moment. Już przygotowuje się co najmniej kilkanaście dni. Rozgrywa sparingi. Trenerem tego zespołu w tym sezonie będzie Mariusz Cieślukowski. Cieszymy się bardzo, że wracamy znowu na czwartoligowe boiska, że nie musimy zaczynać od niższej klasy rozgrywkowej i uważam, że to będzie pożyteczne jakby dla wszystkich, tak? Bo młodzi piłkarze, którzy kończą wiek juniora, będą mieli gdzie rozgrywać swoje jakby mecze, dopóty nie będą w pierwszym zespole, nie będą grali. Rezerwowi piłkarze z pierwszego zespołu też będą mieli gdzie się ogrywać. Także myślę, że to jest bardzo pożyteczne. Cieszy mnie też fakt, że są nowe nazwiska w pierwszym zespole, których nie było, a są naszymi wychowankami, bo od jutra rozpoczyna Gabriel Ślamotowski, wychowanek naszego klubu, zaczyna przygotowanie do nowego sezonu i tak jak tu wielokrotnie powtarzałem, dla mnie jest to bardzo ważne i mam takie marzenie, żeby kiedyś 50% składu pierwszego składu wyszło i byli to wychowankowie Suwalskich Wigier, no i będziemy do tego dążyli, natomiast no wiadomo, musi być to odpowiedni poziom sportowy, trzeba sobie na to zasłużyć i tak to wygląda. Musi paść takie pytanie, o co walczymy w tym nowym sezonie? No ja uważam, że musimy walczyć o powrót do pierwszej ligi, tak, i jakby stawiamy sobie taki ambitny cel, żeby na tyle dobrze grać, żeby liczyć się od samego początku w walce o powrót do tej ligi, w której byliśmy przez 6 lat. Zobaczymy, jak nam, że tak powiem, będzie to wychodziło. Ja uważam, że ten skład, który już mamy i jeszcze zostanie wzmocniony, stać na to, bo to nie jest tak tylko, że te drużyny, które się wymieniło, to one będą grały tylko i wyłącznie o drugą ligę, bo dużo się mówi o Bytowi Bytów, że być może powróci do nich ich strategiczny sponsor i wiadomo, że za tym będzie szło tak jak w Motorze Lublin od razu większe transfery i większe ambicje, ale również mogą inne drużyny tutaj gdzieś tam zaskoczyć i tak jak chociażby Resowia, tak, która awansowała do pierwszej ligi. Natomiast my mamy jakby tutaj swój cel i chcemy jak najlepiej, najszybciej budować zespół, który będzie znowu przyciągał rzesze kibiców na stadion i będzie godnie reprezentował nasze miasto w tych rozgrywkach. Panie trenerze, słyszał pan, jest presja wyników od początku. Nie, no presja... Nic nie rozumiemy. Ciężko powiedzieć, że jest presja wyniku. No wiedziałem, przychodząc do Wigier, jakie prezes ma plany. Gdybym w te plany nie wierzył, to bym tutaj nie przyszedł, a z racji tego, że wiem, że stać zarówno ten klub, jak i tą szatnię na to, żeby walczyć o te wysokie cele, no to po prostu muszę się z tym zgodzić i nawet nie muszę, tylko chcę się z tym zgodzić. Ja też uważam, że mamy w tej szatni na tyle jakości i zawodników, którzy też mają coś do udowodnienia sobie,
że po prostu od pierwszego treningu musi to być widać w naszych poczynaniach, że chcemy się liczyć i grać o te najwyższe cele.